Dzisiejszy odcinek vloga... To może... Zróbmy z tego taki trochę bardziej... Program! Odcinek 10 będzie specjalny, nie? Dam! Dziesiątka! Tak się zastanawiałem, co zrobić na ten 10 jubileuszowy odcinek i w sumie dalej nie wiem, ale że mam fajne tło, to możemy zrobić go tak bardziej youtubersko. Poczytajmy sobie może komentarze. Jack Mozart pisze: ja chciałbym zobaczyć, jak pracujesz, interesuje mnie to jakoś. No bo temat ten przewija się przez te odcinki, ale tak bardzo delikatnie, że ciężko jest się zorientować, co tak naprawdę robisz, na czym polega twoja praca. Właśnie, jakby ktoś nie wiedział, pracuję w kinie. Planowałem nawet zrobić taki odcinek, w którym powiedziałbym, jak taka praca wygląda, czym to się charakteryzuje, bardziej połączone trochę z tą technologią, która jest obecna w kinach. No ale właśnie, ze względu na to, że pracuję w jednym konkretnym kinie, to po pierwsze głupio byłoby opowiadać tylko o tym, co jest w tym danym konkretnym kinie, bo z jednej strony byłaby to taka kryptoreklama. Z drugiej strony wiele też z tych rozwiązań technologicznych, które są dostępne w jednym, są tajemnicą dla wszystkich innych. Mimo że całość sprzętu, którego się używa, jest, tak strzelam, podobny. Mimo wszystko jednak to jest jakaś tajemnica branżowa. Planuję coś takiego, ale jest to ciężkie w realizacji i musiałbym jeszcze troszkę poczytać, trochę się dowiedzieć, popracować przy innym sprzęcie, tak? Wtedy zrobić taki pełnoprawny odcinek na temat tego, jak taka praca wygląda. Mam to szczęście, że pracuję tak w sumie przy filmach i przy technice. Udało mi się połączyć pracę z pasją i to jest spoko. Nie dotykać. Nie, nie, nie. Lecimy dalej. Aha, sorry, mam mokre włosy, czy ja powinienem się jakoś wysuszyć do tego odcinka, żeby, nie wiem, ładnie wypaść? Czy to byłoby wskazane? Może są tak tłuste, a nie mokre. No. Poziomek napisał. Trochę mieczczyński, trochę gąciarz. Z mordy Ahus, ale mniej śmiesznie. Czy te włosy? Albo się nie ogoliłem. Nie mam jak zripostować. Dobra, skoro dalej nie ma pytań i nie ma komentarzy, to przejdźmy do sekcji ogłoszenia. Czyli w sumie tak jak co vlog. Ogłaszamy się i nic z tego nie ma. No ale tym razem jest. No bo wcześniej mówiłem o tym, że prowadziłem kiedyś z kumplem kanał, na którym mieliśmy program muzyczny, nazwijmy to tak. Później próbowałem to jakoś sam prowadzić, miało to być realizację wideo. To się nazywało MKFM. W sumie nie wiem czemu. Aha, bo początek, pierwszą nazwą była muzykupka. Chodziło o stos płyt, że kubka, płyt na stosie. To jest muzykupka. Potem stwierdziliśmy, że ta nazwa jednak jest słaba. Jak na to wpadli? I zmieniliśmy to na MK, a FM było, bo FM się kojarzyło z radiem, z muzyką. Dobra, po co ja wam to mówię? Udało mi się zrobić rebranding, czyli zmieniłem to MKFM, tajemnicze, na, według mnie, dużo lepszą nazwę, mikrofilm. I pod tą nazwą chciałbym publikować jakieś takie poważniejsze treści. Właśnie takie filmy, które robię dlatego, żeby mieć swoje portfolio, a nie takie filmy, które są o mnie, albo w których ja coś chciałem przekazać. No czajcie różnicę, nie? Kanał będzie bardziej mój, a mikrofilm to będzie bardziej od strony produkcji filmów, o ile uda mi się jeszcze dalej z tym brnąć, o ile nie stracę zapału, jak to często bywa. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a skoro teraz to mówię i to nagrywam, to jednak głupio, żeby nie poszło dobrze, tak? Więc jest ta motywacja! No to jeżeli jest motywacja i pójdzie dobrze, to możecie w tej chwili zobaczyć w sumie efekt promo, o, footage, showreel, jak to jeszcze nazwać, zbiór ujęć, które udało mi się niedawno nakręcić. Sporo jest z tego vloga, także jeżeli ktoś tam wejdzie, to raczej po prostu zero treści, ujęcia, które już widziałem i jakaś muzyka. Jak chcecie, to patrzcie.
na mikrofilm można już wchodzić i powinny tam się na moment pojawiać materiały takie konkretne, ale nie powiem na razie, co będę robił, bo nie wiem, czy mi się uda, nie? Więc jak coś, to zobaczycie. Ale będzie. YouTubersko jest, nie? Tak fajnie. Jest sporo takich tematów, na które chciałbym pogadać. Nie tylko praca. I nie tylko film. Sporo książek, komiksy czytam, filmy oglądam, piję krafty. I na żadnych tych rzeczy chyba się nie znam tak dostatecznie dobrze, żeby mówić jako ekspert. Ale jako taki laik, który się jara, nie? No to czemu nie? Mógłbym tu coś polecić, czy coś? No dobra, jak nie mam nic ciekawego do powiedzenia, to... mam coś puszczę. Coś jeszcze fajniejszego. I tak będziemy fajności rosnąć i ta fajność będzie tak iść. Ale podoba mi się to, kurczę. Taki teraz jestem youtuber z krwi i kości. Mogę robić Q&A, jak będą pytania, albo mogę robić 5 rzeczy, których nienawidzę w sobie. To sztuczne było. Nie wiem, wy zdecydujcie, no. Zostawiam wam wolną rękę. Dajcie znać. Tutaj macie resztę odcinków, tu, tego vloga. No, także śledźcie tu wszystko. A ja znikam. Miło było. Na razie.